Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego nie warto oglądać tego materiału. Zapraszam. Co mam na myśli, gdy mówię, że nie warto oglądać tego materiału? Otóż chodzi mi o to, że są inne rzeczy w internecie, które warto by było obejrzeć. Mianowicie na tym kanale dosyć zadziwiającym zjawiskiem, moim zdaniem, jest to, że wszelkie nagrywane materiały, w których ja coś opowiadam, cieszą się stosunkowo większym zainteresowaniem niż te, w których jest prezentowany na przykład śpiew. A więc nasz cykl WPA, Wielkopostne Pieśni Akwinaty, cieszy się stosunkowo mniejszym zainteresowaniem niż to, którym cieszą się wykłady, powiedzmy, czy jakieś nagrania mówione. Moim zdaniem nie powinno tak być. To znaczy cieszę się, że te nagrania, w których coś opowiadam, cieszą się dużym zainteresowaniem, jednak zwracam na to uwagę, że chociażby nasz cykl Wielkopostne Pieśni Akwinaty powinien również cieszyć się wielkim zainteresowaniem i chciałbym go tutaj pokrótce zareklamować. Otóż okres Wielkiego Postu, czas, w którym w sposób szczególny powinniśmy rozważać mękę pańską. I właśnie ten duch rewolucji, rewolucyjny duch tego świata koniecznie chce nam odebrać ten rok liturgiczny. To jest bardzo wyraźne w wszelkich działaniach rewolucyjnych. Rewolucja francuska to bezpośrednio jakby zaatakowała kalendarz liturgiczny, natomiast wszystkie rewolucje próbują go gdzieś tam wyciąć, gdzieś tam zepchnąć na trzeci plan. Kościół Święty właśnie poprzez ten cykl świąt, poprzez bardzo precyzyjnie dopracowany cykl świąt chciał nam wiele rzeczy przekazać. I między innymi właśnie ten okres Wielkiego Postu jest to taki czas, w którym naprawdę Kościół bardzo wiele ma nam do powiedzenia. Liturgia Wielkiego Postu praktycznie cała jest takim arcydziełem liturgicznym i naprawdę warto się z nią zapoznać. I również wielkie znaczenie mają tutaj właśnie pieśni. Pieśni, które prezentujemy na przykład na naszym kanale, jak najbardziej mogą one pomóc właśnie wczuć się w ten czas Wielkiego Postu. Nie pozwólmy sobie odebrać tych czasów liturgicznych, tych okresów liturgicznych. Nie pozwólmy sobie tego odebrać. Naprawdę starajmy się zawsze, czy to w Adwencie, czy w Wielkim Poście, okresie Zmartwychwstania Pańskiego, czy okresie Bożego Narodzenia, zawsze naprawdę tym czasem żyć, naprawdę chłonąć te treści, które Kościół wtedy chce nam przekazywać i zapewniam, że to naprawdę wyjdzie naszej duszy na dobre, to wyjdzie naszym rodzinom na dobre, to wyjdzie naszemu społeczeństwu na dobre. I jedną z takich metod jest właśnie wsłuchiwanie się w te pieśni, które są specjalnie napisane dla danego okresu liturgicznego. Te pieśni zawierają też bardzo głębokie treści teologiczne. Od chociażby Miserere, materiał, nagranie, które było wrzucone w sobotę, w tą sobotę na nasz kanał. Piękne nagranie zawierające początek psalmu 50, psalm 50, pokutny psalm, piękne słowa króla Dawida, który żałuje za swój grzech, wzywa tego Bożego miłosierdzia. Tak bardzo pasuje, tak pięknie pasuje to do tego czasu Wielkiego Postu. Można z tych pieśni korzystać za pomocą aplikacji YouTube Music. Wtedy można sobie słuchać również tej muzyki na wyłączonym ekranie, na telefonie. Może to być pomoc przy wypoczęciu, bo pamiętajmy o tym, że również muzyka łagodzi obyczaje. I jak najbardziej właśnie ta muzyka pobożna, czy to liturgiczna, czy pobożnościowa, ta muzyka naprawdę łagodzi obyczaje, to znaczy może uspokoić nasze zszargane nerwy, jednocześnie przekazując głęboką treść, przepełniając nas tymi myślami, którymi Kościół pragnie, abyśmy my w danym okresie liturgicznym byli przepełnieni. A więc moim zdaniem naprawdę warto korzystać z tych pieśni, które są konkretnie przeznaczone dla danego czasu liturgicznego, do danego czasu liturgicznego, aby chłonąć tego ducha, aby zażywać tego spokoju, który pragnie dać nam przecież Pan nasz Jezus Chrystus, bo On pragnie przyjść do naszej duszy i dać nam ten pokój. I jak najbardziej jedną z takich metod jest właśnie korzystanie z tej pięknej muzyki, która została napisana właśnie
dla danego okresu liturgicznego. Zachęcam do korzystania. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Thank you.